Hello YouTube, witajcie, z tej strony Mr. Trans Metal 666. Znowu męczę recenzję. Postanowiłem tym razem pokazać wam Batmana. Dlaczego? Dlatego może, że bardzo ta postać, łącznie z figurką, mi się podobała. Zawsze mi się podobał Batman, ponieważ nawet oglądając Ligę Sprawiedliwych czy coś innego, Batman nigdy nie posiadał super siły, był zwykłym człowiekiem, tyle że tam opanował jakieś sztuki walki, także no może nawet nie był tyle zwykłym, ale nie miał jakichś tak nadprzyrodzonych supermocy, prawda, że się urodził, ale też był twardzielem, oprócz tego miał fajne gadżety i niebagatelny umysł, w końcu jak go nazywali, był bardzo największym detektywem swoich czasów, mądry, nie dał się zrobić balona. I cóż, DC Universe może być dumne na pewno z Batmana, Bruce Wayne we własnej osobie. Moja wersja jest bardzo, tak można powiedzieć, klasyczna, ale nie do końca z tego tytułu, że on wygląda jak ostatnia ta bajka leciała, Odważni, Bezwzględni, zresztą chyba teraz jest drugi sezon w Cartoon Network. Czasami ją nawet oglądam, bo jak mówię, no jestem dużym dzieckiem, ale zawsze byłem fanem i na Batmanie, i na Supermanie się wychowałem. Przede wszystkim na nich. I cóż, nasz Batman jest... Można powiedzieć, no nie odbiega, jest klasyczny, dlatego że tak, wiadomo, dlaczego klasyczny? Niebieska peleryna, niebieskie rękawice, buty, żółty generalnie pas, żółte logo z czarnym namaszczeniem, odbicia nietoperza na klatce piersiowej. Akurat ta wersja mi się bardzo podoba, bo jest jeszcze całkiem czarna wersja tak samo, ale to znaczy czarna, bardziej można powiedzieć jest taki szarszy ten i przede wszystkim szary kostium ma tutaj to, a peleryna i głowa, maska jego jest cała czarna, ale ten też bardzo mi przypadł do gustu i uważam, że też jest świetny. Wykonanie też jest naprawdę fajne, jego peleryna też bardzo fajnie wygląda, to wszystko się ładnie, można powiedzieć, zbija do kupy. Cóż, Batman to Batman, zawsze będzie lubiany, zresztą film, który był nagrywany z Christian Bale'em, to też, Christian Bale też był chyba kasowym produktem. Batmana każdy lubi, praktycznie każdy, kto słyszał o Batmanie, na pewno na film, czy na jakąkolwiek bajkę, jeszcze fan, to na pewno będzie oglądał. Także cóż, Batman jest bardzo barwną postacią, na pewno wszyscy, którzy go wymyślili i zainwestowali, zarobili kupę kasy na nim. Ale wracając do naszej figurki. Figurka naprawdę jest rewelacyjna, nie wiem dlaczego, ale tak ja patrząc wizualnie, może mi się wydaje, ale jego muskulatura i tutaj w ogóle całe ubarwienie bardziej jest widoczne niż na innych bohaterach DC. Zresztą tutaj nie widać, no potężne spójrzcie ramiona, tak patrząc na to pod tym kątem. One niby wszystkie są takie same, ale wiecie, patrząc tak naprawdę, to nie do końca tak jest. Bo może to też mi się wydaje wizualne wrażenie, ale może też trochę przesadzam, bo przed chwilą recenzowałem, będzie wcześniej ta recenzja Supermana Czerwonego. Spójrzcie, no niby to samo jest, ale patrząc nawet na ręce, to delikatnie są takie grubsze, prawda? Może to też takie wizualne jest wrażenie, ale przynajmniej ten na przykład lepiej wygląda, nasz Batman. I tak, no osobiście, tak jak mówię, nie wszystkim przypada do gustu klasyczny Batman, bo wygląda jakby z Odważnych, Bezwzględnych, tyle że troszkę taki bardziej ma wyraz twarzy tutaj ostrzejszy, prawda? No i wiadomo, w tamtej bajce nie widać tak tej muskulatury jak tutaj, ale osobiście uważam, że ten jest po prostu rewelacyjny. Zresztą ja Batmana zawsze kochałem i zawsze będę go kochał i złego słowa na niego na pewno nie powiem. I teraz tak, wracając do naszego Batmana, no punkty artykulacji jak zwykle pokazuje, chociaż no DC ma standardowe, czyli wiadomo, ramiona, tutaj głowa, jemu się też część, on ma bardzo szeroki akurat zakres ruchów głowy, bo może bardzo wysoko patrzeć, w górę, w dół, w bok, także to też fajna, poprawia zakres pozowalności. Nogi akurat ja mam tutaj spięte, takiego go dostałem, no nie jest oczywiście oryginał, nie jestem fanem kupowania w pudełkach, czasami jak mi się trafi to kupię oczywiście, ale z reguły kupuję używane, ten akurat dostałem od kumpla, więc on tutaj trochę coś tam kombinował, jego dzieciak trochę mu tutaj zgryz nogi, no ale nieważne, osobiście mi się podoba i tak będzie na mojej kolekcji wisiał i w życiu go nie sprzedam za żadne skarby świata. Cóż, peleryna trochę mi to odstaje, widać tutaj o standardowa TDC, ale fajnie przynajmniej wygląda bez, można to zaślepić i tak dalej. Odwzorować walkę na przykład z Jean-Paulem, który się podszywał za niego. Słuchajcie, co jest jeszcze ciekawe, będę miał niedługo Bane'a, także też będzie to świetnie wyglądało. W końcu przypomina mi się walka, kiedy Bane złamał właśnie nietoperza, on był dokładnie w tym właśnie kuźwa kostiumie, idealnie właśnie nagrany, także świetna będzie taka, ta spróbuję otworzyć tą walkę, będzie po prostu rewelacja. Cóż mogę powiedzieć, nasz Gacek miał jeszcze batarangi, tyle że batarangów nie mam, to znaczy mam, tylko gdzieś tam są schowane, tak jak mówię, dla mnie najważniejsza figurka, pieprzyć tam detale, jakieś dodatkowe bronie,
Także osobiście uważam, że Batman jest niesamowity, powiedzmy. No, zakres ruchu jest też bardzo duży, pozowalność jest niesamowita. Do jednego, co mógłbym się przyczepić, to to, że szkoda, że ta peleryna, wiecie, nie zachodzi mu bardziej, że nie wymyśli czegoś takiego, że można było ją składać, jakoś tak rozkładać, cokolwiek, żeby tego, bo wiecie, no, Batman jak stał, chował się, to prawda, chował wszystko za sobą, prawda, czyli peleryna była cała, można powiedzieć, no i tu nic nie było widać oprócz jego głowy i tak straszył swoich wrogów, bo przede wszystkim o to mu chodziło, żeby ich zastraszyć. Jak srali w gacie, to jemu to ułatwiało życie i robotę. Także cóż, panowie i panie, Batman w całej swojej okazałości, jak najbardziej realny, jak najbardziej po prostu, no świetny po prostu. Uważam, że no, Batman, jak mówię, Batman był jednym z moich faworytów i będę go gorąco polecał, szczególnie tą wersję, bo to jest dobry, stary, klasyczny Batman. Także polecam, naprawdę warto go mieć. Trzymajcie się.